Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj przychodzę do Was z tematem, który jest dosyć popularny, kolka żółciowa. Ponieważ zorientowałam się po korespondencji, że tego typu instruktaże są dla Was bardzo pomocne i wyczekujecie na kolejne odcinki. W związku z tym, dopóki będzie wena, dopóty będą się one pojawiać, dzisiaj wybrałam temat, który zasugerował mi jeden ze słuchaczy, właśnie atak kolki żółciowej, jak sobie radzić. Dla osób, które pierwszy raz są na tym kanale, może dwa słowa o sobie. Jestem z wykształcenia lekarzem, natomiast zajmuję się homeopatią, dźwiękiem, tak naprawdę w drugiej kolejności powinnam wymienić, czyli przede wszystkim terapia dźwiękiem, korzystam z instrumentów naturalnych i w przypadku terapii w obrębie punktów akupunkturowych posiłkuję się kamertonami. To są takie instrumenty małe, nastrojone na dźwięki, w moim przypadku planetarne. Metodę, którą tutaj prezentuję, nazwałam dźwiękopunktura i ona po prostu mieści w swojej nazwie terapię kamertonami planetarnymi. Także do dzieła. Teraz na wstępie pokażę, żeby zapoznać osoby, które nie za bardzo się rozeznają w kwestiach medycznych, a mianowicie jak to wygląda, gdzie jest pęcherzyk, jak to jest anatomicznie, jakie są problemy wynikają z tego, gdy gromadzą się kamienie w pęcherzyku żółciowym. Ten taki woreczek zielony to jest właśnie pęcherzyk żółciowy. Wiele osób używa określenia woreczek żółciowy, ale prawidłowe medyczne określenie brzmi pęcherzyk żółciowy. I ten pęcherzyk gromadzi żółć, która jest produkowana w wątrobie. W momencie, gdy człowiek przyjmuje posiłek, to żółć pod wpływem skurczu pęcherzyka żółciowego przedostaje się do dwunastnicy. I tutaj po prawej stronie widać, jest to rozrysowane, jak pęcherzyk żółciowy jest połączony z dwunastnicą przewodem żółciowym wspólnym. Do tego przewodu żółciowego wspólnego jeszcze dochodzi przewód trzustkowy, z którego również wypływają enzymy trawienne. I teraz proszę zwrócić uwagę, jak wygląda sytuacja, kiedy kamienie zatykają ujście pęcherzyka żółciowego na różnych poziomach. Czasami, tak jak powiedziałam, nieuniknione jest, by niestety, ale skierować się pod nóż chirurgiczny. Także tutaj bym tego nie bagatelizowała. Na dole jest zdjęcie kamieni, które można napotkać w takim właśnie pęcherzyku żółciowym. Proszę zobaczyć, jak to wygląda w różnych kolorach, kamyczki, no ale które mogą naprawdę dużo bólu i cierpienia przynieść takiemu człowiekowi. Oczywiście tutaj bardzo jest istotne, aby zmienić dietę. No, ja się tutaj nie będę koncentrować na tym, co trzeba jeść, bo dzisiejszy temat jest, jak sobie radzić przy pomocy dźwięku kamertonów w takich sytuacjach, ale na pewno w przypadku, kiedy jest skłonność do tworzenia kamieni, to pamiętajmy o tym, że ta skłonność dotyczy też przewodów wewnątrzwątrobowych. Czyli rozwiązaniem na zawsze wcale nie jest usunięcie pęcherzyka, bo dalej, jak będzie to samo odżywianie, te same jakby nawyki, to taka osoba będzie miała tendencję do tego, żeby się w jej wątrobie gromadziły kamyczki. A i w momencie, kiedy dojdzie znowu do przeładowania przewodów wewnątrzwątrobowych, no to już w tym momencie nie za bardzo jest ratunek. Ciężka sprawa.
Krótko mówiąc, bardzo zadbałabym o dietę, no i podkreśliłabym również rolę kwestii emocjonalnej, bo według medycyny chińskiej ścisły związek z zaburzeniami wątroby i pęcherzyka żółciowego mają emocje złości, czyli przewlekła frustracja, niezadowolenie, złość. To są właśnie te częstotliwości, bo wszystko są to zakresy częstotliwości, które powodują zaburzenia funkcjonowania na tym poziomie. A więc często obserwuje się napad kolki żółciowej, który jest wygenerowany, który występuje szczególnie po ataku złości albo kiedy dojdzie już do takiego nawarstwienia frustracji chronicznie przejawiającej się u danej osoby, że w pewnym momencie, najczęściej w nocy, taki atak kolki może się pojawić. Szczególnie wtedy, kiedy na przykład jest posiłek, tłusty posiłek. Bardzo często ludzie w czasie świąt, mający problemy tego typu, mają ataki kolki żółciowej w nocy, bo jak wiemy, w czasie świąt jest nieustanne jedzenie, często nieodchodzenie od stołu. Ludzie więcej jedzą niż normalnie i bardziej tłusto. Tak więc tutaj trzeba naprawdę zwrócić uwagę na to, co się je. No i teraz dwa słowa, jakie kamertony wybierzemy do samoleczenia. Ja bym zaproponowała dwa kamertony, ziemia w cyklu rocznym, czyli ziemia roczna 136,1 Hz i ziemia w cyklu roku platonicznego, ziemia platoniczna w skrócie 172,06 Hz. W ręku trzymam i na zdjęciu również są kamertony mosiężne, które wszystkim polecam i podkreślam ich naprawdę wspaniałe oddziaływanie, nie tylko estetyczne względy tutaj są, ale oddziaływanie samego mosiądzu. Kamertony też mogą być wykonane z innych materiałów, ze stali lub z aluminium. W drugiej kolejności stawiam stalowe, natomiast szerokim łukiem radzę nie sięgać, tak? Czyli omijać wszelkie aluminiowe, bo jest to materiał szkodliwy dla zdrowia. Tak więc mamy wybrane dwa kamertony, jak widzicie, z takimi uchwytami korkowymi, które bardzo ułatwiają ich trzymanie w rękach. I do aktywacji, czyli uderzanie tych kamertonów, odbywa się poprzez uzyskiwanie dźwięku, poprzez uderzenie. I my możemy oczywiście uderzyć w różne podłoża, ale najlepiej, jeżeli to jest podłoże przypominające dywan leżący na drewnianej podłodze. I w ten sposób zrodziła się koncepcja, która zaowocowała w moim przypadku zbudowaniem takiego samodzielnego aktywatora, który właśnie jest kostką jogową z przyklejonym filcem ze sklepu budowlanego, dwie warstwy filcu. I to właśnie imituje bardzo dobrze ten dywan na drewnianej podłodze. Poza tym taka kostka jest wygodna do położenia sobie na kolanach, czy na, jak komuś robimy, czy na łóżku terapeutycznym, to nie podskakuje. A używając dwóch kamertonów, czyli równocześnie wzbudzanych dwóch kamertonów, my musimy mieć powierzchnię odpowiednio dużą do tego, żeby te kamertony móc wzbudzać. Zatem taka kostka jest prosta do wykonania i polecam po prostu sobie coś takiego zrobić. Tak więc mamy takie kamertony. Jeszcze pokażę, jak się wzbudza. Wzbudzanie jest bardzo banalnie proste, po prostu nie siłowo, jakby zrzucamy ten kamerton na ten aktywator. To jest ziemia w cyklu roku platonicznego i to jest
ziemia roczna, czyli tak zwany om. Jedno wzbudzenie to jest czas trwania dźwięku po uderzeniu. I ja wtedy mówię na jeden punkt, do jednego punktu dwa lub trzy wzbudzenia. Przykładamy w ten sposób, trzymamy za stopkę jeden punkt i później drugi punkt. Zaraz pokażę, które punkty bym polecała. Ponieważ, jak już wspomniałam, kolka żółciowa jest związana z wątrobą, jest związana ze złością, frustracją, a więc pierwsze, co musimy zrobić, to oczywiście wprowadzić spokój, zaprowadzić balans. I dlatego pierwszą parę punktów, którą sobie zastosujemy, o, to będzie pierwsza para punktów, na obydwu dłoniach i na obydwu stopach. I przystawiam, i to jest proste do zrobienia samemu sobie, bo jak wiecie, ja jestem zwolenniczką uczenia się metod, którymi sami siebie możemy leczyć i uniezależniać się od wszelkich systemów. Zatem stosujemy zawsze na krzyż. Takie jest po prostu dobrze, żeby było właściwy rozkład tych bodźców dźwiękowych. Jeden kamerton stawiamy po wzbudzeniu na punkcie W3 na stopie, między pierwszą a drugą kością śródstopia, tu jest takie zagłębienie, a drugą na ręku. Czyli jeżeli powiedzmy ten kamerton stawiamy sobie na stopie, która powiedzmy, że leży na kolanku, to drugie wzbudzenie robimy i stawiamy sobie tutaj, czy w ten sposób. Tam to idzie na stopę, a to idzie na rękę. I w ten sposób mamy lewa stopa i prawa ręka i później zamieniamy, będzie prawa stopa, lewa ręka. Po dwa, trzy wzbudzenia. Sygnał dźwiękowy przekształca się w sygnał elektryczny i w ten sposób dochodzi do pobudzenia przepływu chi. A więc tutaj mamy bardzo dobrą parę, zresztą jest to taka para punktów, którą ja zawsze stosuję na samym początku każdej sesji, niezależnie od przyczyny jej wykonywania. Te dwa punkty balansują, przygotowują do dalszej dźwiękoterapii. I czyli tutaj mamy, może ja przybliżę ten obrazek, żeby sobie zapamiętać, że zawsze stosujemy na krzyż. Ja proponuję, bo mógłby się ktoś zapytać, który kamerton ustawić na nodze, a który kamerton ustawić na ręce. Dowolnie. Ale proponowałabym zmienić ustawienie w trakcie. Czyli powiedzmy, że stawiam ziemię roczną na W3, a ziemię platoniczną na JG4, jedno pobudzenie. Później przestawiam w te same punkty, umiejscawiam kamertony po prostu już przestawione, tak? Czyli na odwrót. I na drugą stronę się przenoszę i robię dokładnie to samo. Ja w ogóle preferuję działania symetryczne, jeżeli chodzi o wprowadzanie dźwięku, więc myślę, że to jest dobra metoda. I zestaw już konkretnie związany z kamicą żółciową, punkt PZ34, bardzo łatwo dostępny, przed główką kości strzałkowej. Tutaj jest takie zagłębienie, które jest wyczuwalne bardzo dobrze u każdego. Także proszę się tutaj przyjrzeć. W tym miejscu znajduje się punkt PZ34. To jest chyba najważniejszy punkt pod względem terapii problemów z pęcherzykiem żółciowym, z kamicą. On to jest taki punkt rozluźniający,
I w tym momencie, jeżeli przystawimy dwa kamertony równocześnie do jednego punktu, tutaj akurat bym ten interwał w ten sposób stosowała, bo takie dwa kamertony zastosowane jednocześnie to jest bardzo silny bodziec po jednej stronie, zrobiłabym dwa, trzy wzbudzenia i następnie po drugiej stronie. Natomiast tutaj na klatce piersiowej są też bardzo istotne punkty, też symetrycznie na nie proponuję oddziaływać. I bardzo dobrze jest ustawić jeden kamerton na punkcie powiedzmy W14, a drugi na punkcie PZ24, pęcherzyk żółciowy 24. Nie jest tak trudno znaleźć te punkty, bo proszę zwrócić uwagę, że obydwa punkty znajdują się w linii sutkowej, czyli cztery cuny. Cuny to jest szerokość kciuka. Cztery cuny od linii pośrodkowej przedniej w szóstym międzyżebrzu. Jeżeli brodawka sutkowa znajduje się w czwartym międzyżebrzu, to możemy wymacać po prostu dwa międzyżebrza niżej. I wtedy będziemy mieć punkt W14. I dalej w siódmym międzyżebrzu jest pęcherzyk żółciowy 24. Także tutaj stawiamy jeden punkt na W14, jeden kamerton, a drugi niżej o jedno międzyżebrze niżej. No i to są wszystkie punkty. Bardzo, naprawdę bardzo skuteczny zestaw punktów. Ja niejednokrotnie doświadczałam bardzo dobrego efektu w trybie zaskakująco szybkim, ale tak jak powiedziałam, nie należy tematu bagatelizować, bo może się okazać, że ta terapia nie będzie wystarczająca, bo zwykle człowiek sobie hoduje takie kamienie, no nie w ciągu jednej nocy, ale przez całe życie. I zazwyczaj po operacji myśli, że już ma sprawę z głowy, że może odżywiać się tak samo i już te problemy nie nawrócą. A tutaj jest bardzo wielka pułapka, bo okazuje się, że po operacji pęcherzyka żółciowego, jeżeli nic się nie zmieni w nawykach żywieniowych i emocjonalnych, to niestety, ale tematy żółciowe, tylko na dużo głębszym poziomie są nadal jakby problematyczne i okazuje się, że jeżeli jest zaburzona czynność pęcherzyka i wątroby, to sprzyja to narastaniu frustracji, czyli upośledzone funkcjonowanie tych organów jest ściśle związane ze złością, z frustracją, ale nasilające się zmiany fizyczne na poziomie tych organów jeszcze bardziej wzmacniają tendencję do frustracji. Także przestrzegałabym zarówno jedzenia, to już większość ludzi wie, że w takich sytuacjach należy unikać ciężkostrawnych, tłustych rzeczy. I dobrze jest wdrożyć ziółka i na pewno zakończyć jedzenie o godzinie 17, co jest najtrudniejszym zaleceniem. Także to na dzisiaj już wszystko. Jeżeli podoba Wam się ta forma dzielenia się wiedzą przeze mnie, to dajcie znać w komentarzach. Dajcie również znać, jakie tematy Was interesują, ale tak jak podkreślam, to nie mogą być jakieś wielkie, skomplikowane stany, które wymagają naprawdę podejścia dużo, jakby dużo szerszego, poważniejszego. To mnie w tym momencie interesują do tego, żebym mogła się tak podzielić na szybko, właśnie tego typu stany i jak sobie poradzić na szybko, zanim nie przyjdzie jakaś inna pomoc w razie utrzymywania się tych objawów. Także wszystkiego dobrego Wam życzę i do następnego razu. Subskrybujcie, lajkujcie. Zawsze jest to dla mnie motywacja do tego, żeby coś więcej zrobić. Także pa, pa.